Czy sprawy sądowe wyglądają jak w telewizji? Jeżeli jesteście ciekawi tego tematu, a ja bardzo, fascynuje mnie ten temat, fascynuje mnie to, jak ludzie postrzegają mój zawód, ci, którzy nie wykonują takiego zawodu, nie znają prawników, jak postrzegają mój zawód, jak postrzegają go przez pryzmat tego, co widzą w telewizji. I początkowo ten filmik miał troszeczkę mieć inny charakter, ale zebrałam tyle takich twierdzeń od moich znajomych, że stwierdziłam, że muszę po prostu nagrać odpowiedzi na te twierdzenia, na te pytania, na te tezy, które postawili. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Katarzyna Łukasiewicz, jestem adwokatką i pomagam ludziom sprawnie przejść przez rozwód. Dzisiaj prawniczy lifestyle w pełnym wydaniu, więc mam tutaj 17 twierdzeń, pytań, które zadały mi moi znajomi, którzy zadali te pytania i postaram się teraz na nie wszystkie odpowiedzieć. Ubawiłam się po pachy, jak słyszałam, co ludzie myślą. A to było w kontrze tego, co widzą w telewizji, co widzą w serialach, co widzą w filmach, chociaż częściej w serialach polskich i amerykańskich, jak zobaczycie, o prawnikach, o sprawach sądowych. I dzisiaj wszystkie te twierdzenia będę albo potwierdzać, albo zaprzeczać, albo rozwijać. No, zobaczcie sami, po kolei. W filmach są szybkie postępowania. Tak, i to jest taka główna bolączka filmów, seriali i książek też, w których praca prawnika, a właściwie sprawa sądowa jest przedstawiana tak, że dzisiaj się zaczyna, jutro się kończy. No tak nie jest w rzeczywistości i to mnie zawsze najbardziej boli, dlatego że później jak klienci przychodzą do mnie do kancelarii, to myślą, że jak złożę pozew jutro, to najdalej za miesiąc już będzie po wszystkim. Nie, tak niestety nie jest. Szybkie postępowania są tylko w telewizji, tylko na kartach książek Remigiusza Mroza. Tam w ogóle wszystko się tak szybko dzieje. W życiu codziennym tak nie jest. Na przykład mój rekord oczekiwania na pierwszą rozprawę rozwodową po złożeniu pozwu to było, no i teraz nie pamiętam, czy to 17, czy to 19 miesięcy, ale no bardzo długo, 17 albo 19 miesięcy na pierwszą rozprawę po złożeniu pozwu, tyle czekaliśmy. Sprawy karne też to nie jest takie ruk-cuk, czyli tam one szybciej się toczą, w tym sensie, że mniejsze są przerwy pomiędzy jedną rozprawą a drugą w stosunku do rozpraw cywilnych, natomiast też się czeka na tę pierwszą rozprawę, też trzeba trochę poczekać. Może to być nawet rok, może to być no i więcej, tak? Ale jakbym miała tak obstawiać, no to w takich prostych sprawach karnych, pewnie jakieś takie pół roku do roku, już należy oczekiwać, że ten akt oskarżenia będzie złożony w sądzie i rozpocznie się machina sądowa, która faktycznie, tak jak jeszcze raz podkreślam, będzie o ciubinkę szybsza niż w sprawach cywilnych, bo te przerwy właśnie w rozprawach karnych muszą być krótsze niż w sprawach cywilnych, pomiędzy jedną rozprawą a drugą. W filmach zawsze koniec jest z happy endem. No, w filmach i w serialach pewnie tak. Happy endem, czyli rozumiem, że sprawa została wygrana, albo sprawa karna, dana osoba została uniewinniona. No, no to powiedziałabym, że raczej tak pewnie 50-50 w tych sprawach cywilnych. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Jeszcze zależy, co uważamy za wygraną, za przegraną. W sprawach cywilnych często jest robiona mediacja, często są zawierane jakieś ugody, czyli każda ze stron troszeczkę musi się tutaj nagiąć, na pewien kompromis pójść. Zresztą w sprawach karnych też mediacja już coraz częściej jest prowadzona i też postulują o nią organy ścigania, ale też czasami i oskarżony próbuje po prostu na sali sądowej oczywiście dogadać się z osobą pokrzywdzoną. I co jeszcze chciałam powiedzieć, że koniec z happy endem w przypadku spraw karnych, no to już jest w ogóle. Ten happy end bardzo trudno, żeby nadszedł. Happy end w sprawach karnych jest rzadko spotykany. One zazwyczaj kończą się
jednak skazaniem, tylko pytanie, co oznacza happy end w sprawach karnych, bo przecież wywalczenie dla swojego klienta mniejszego wyroku, być może w jakimś zawieszeniu wykonania kary na jakiś tam okres, jest też pewnym happy endem. Czyli w sprawach karnych powiedziałabym, że rzadziej wygrywane są te sprawy, natomiast czym innym jest ta wygrana? Może być właśnie po prostu takim racjonalnym odzwierciedleniem tego wyroku w stosunku do konkretnej osoby. Bo przecież wyrok w sprawach karnych musi odpowiadać również temu, na kim on jest wykonywany, ten wyrok. To też muszą być brane pod uwagę te warunki osobiste. No i to jest też często zadaniem adwokata, żeby wypunktował te przesłanki, które mogą być przesłankami tego, żeby tą karę zmniejszyć, niż tą, o którą postuluje prokurator w postępowaniu karnym. Punkt trzeci. Dużo osób pracuje przy jednej sprawie. No, w życiu codziennym nie zawsze jest tak, żeby zespół prawników obsługiwał jakąś małą sprawę. No, zależy od tego, czy właśnie sprawa jest mała, czy duża. Mała sprawa to może być sprawa o zapłatę i jedna osoba nie zapłaciła drugiej faktury. Jest to prosta sprawa, nie ma tam żadnych zawiłości w stylu, że ta osoba, która miała zapłacić, nie płaci, dlatego że uważa, że rzecz została źle wykonana, usługa została źle wykonana, ma jakieś wady. No to uważam, jeżeli takich nie ma okoliczności, no to uważam, że to jest prosta sprawa, tam nie potrzeba więcej niż jednego prawnika, no i kogoś oczywiście do pomocy jakiejś takiej organizacyjnej być może. Natomiast są takie duże sprawy, też cywilne, gdzie warto mieć zespół prawników. Miałam kiedyś taką sprawę fajną, to była sprawa budowlana, to była sprawa o wybudowanie galerii handlowej i tam wykonawca źle zrobił uchyłki w posadzce, w wylewce i właśnie no, tam już jeden prawnik sobie nie poradzi, dlatego że trzeba skonfrontować swój punkt widzenia, warto skonfrontować go z innym prawnikiem, zresztą też z specjalistą, tym na przykład budowlanym. Czyli tutaj już jakiś zespół osób powinien być. No, czyli przy małych sprawach powiedziałabym, że tak, okej, na przykład jedna osoba, ale przy większych sprawach to już zespół. 4. Czy pełnomocnikiem może być osoba, która jeszcze nie jest prawnikiem? Czy pomocnikiem? Aha, bo na tych serialach często jest właśnie pokazane, że ktoś nie jest prawnikiem i tam pomaga. No, czy może być? No, to się rzadko zdarza tak w życiu prawnika, żeby pomagał mu ktoś, kto nie jest prawnikiem. Dlatego, że jeżeli chodzi oczywiście o ten aspekt prawniczy, tak? No bo aspekt organizacyjny, no to tutaj nie potrzeba do tego prawnika. Każdy, kto ma głowę na karku, sobie poradzi z taką organizacją biura, kancelarii. Ale jeżeli chodzi o ten aspekt prawniczy, no tutaj potrzeba jest prawnika. No to pomocnikiem mi się wydaje, że musi być prawnik. Bo to, żeby po prostu na coś się przydały te ręce do pracy. Czy kancelaria z darmową pomocą prawną tylko i wyłącznie? No, ale wtedy jakbym miała zarabiać, jeżeli bym miała prowadzić... Kancelaria prawnicza, czy adwokacka, czy radcowska, no to jest działalność gospodarcza jak każda inna. Działalność gospodarcza, która podlega ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, więc stąd też są te stawki. Każdy prawnik ma swoje stawki, no bo sam je sobie wymyśla, tak jak każdy... Nie wiem, fryzjer ma swoje stawki, każdy majster ma swoje stawki, jeden wyższe, drugi niższe, każdy sobie to przelicza jak chce, tak samo kancelaria też ma swoje stawki. I do czego dążę? No i jeżeli działalność gospodarcza nie przynosiłaby dochodów, no to jakby miała wtedy być prowadzona? No chyba, że musiałaby mieć sponsorów, więc nie ma czegoś takiego jak kancelaria tylko i wyłącznie z darmową pomocą prawną, no bo przecież ktoś musi zarobić na to wszystko, tak? Na pracowników, na tą kancelarię, w którym jest to biuro, wynajęcie biura, nie wiem, krzesło, biurko. Także nie, ja nie znam takiej kancelarii, która działała tylko pro bono i nikt by jej nie finansował. No to z czego by były te materiały? Jedziemy dalej. Czy adwokaci tyle piją? Nie wiem. Nie wiem, czy tyle piją. No, chyba nie piją. Nie wiem, ja nie piję. Idziemy dalej. Czy adwokaci jeżdżą na miejsca zbrodni? Fajne pytanie. Czy adwokaci jeżdżą? No, raczej nie jeżdżą, tak bym powiedziała. Nie jeżdżą. Chyba, że... No, bo przecież ta zbrodnia jest popełniana. Chyba, że już później, ale to też nie jak na filmach, powiedziałabym,
później w toku postępowania przygotowawczego w tej sprawie karnej jest taka możliwość jak przeprowadzenie eksperymentu, który by obrazował to, w jaki sposób to przestępstwo zostało popełniane, i wtedy faktycznie prokuratura musi zawiadomić obrońcę podejrzanego o tym, że będzie przeprowadzona wizja lokalna czy jakiś eksperyment. No i wtedy na to miejsce zbrodni, jeżeli to właśnie się będzie odbywać na miejscu zbrodni, no to oczywiście adwokat sobie może pojechać i baczyć nad tym, na to, czy tam wszystkie procedury są poprawnie stosowane. Więc tak, wtedy się jedzie, ale zaznaczam, że to jest bardzo rzadko organy ścigania przeprowadzają jakieś wizje lokalne, jakieś eksperymenty procesowe. To jest bardzo rzadkie. Nawet w toku już procesu, czyli nie w postępowaniu przygotowawczym, a dopiero przed sądem, też raczej się tego... No, bardzo rzadko się robi w takich dużych przestępstwach. Więc powiedziałabym, że raczej nie jeżdżą, no chyba, że jest taka potrzeba, że będzie możliwość, no to jadą. Pytanie ósme, znaczy twierdzenie ósme. Ja wiem, skąd jest to twierdzenie. To jest romans z aplikantem. Rozumiem, że chodzi o Chyłkę, bohaterkę książek, no i serialu, książek Remigiusza Mroza i później serialu na podstawie tych jego opowieści. Nie wiem, nie miałam romansu z aplikantem. Nie wiem, nie kojarzę, żeby ktoś miał romans z aplikantem. W takim sensie, nie wiem, takim przełożonym. Prawnik już, który jest, ma tytuł i z aplikantem. No pewnie aplikanci między sobą romansują, tak jak, nie wiem, studenci geografii romansują między sobą, no to pewnie i aplikanci między sobą też romansują. Nie wiem, nie znam takich. Ale małżeństw oczywiście prawniczych jest dużo, więc pewnie kiedyś musieli być aplikantami, więc pewnie romansowali. Jedziemy dalej. Są zaplombowane drzwi, a oni wchodzą do środka. Okej. To też jest Chyłka. Kojarzę coś takiego. Ja przeczytałam chyba dwie książki Remigiusza Mroza, przy czym on już napisał pewnie z jakichś 500 książek. No, gratuluję mu. Chociaż ironizuję, ale no, naprawdę bardzo pracowity człowiek. Więc tak. Czy zaplombowane drzwi, a oni wchodzą do środka? No, jeżeli jest plomba, no to ta plomba nie może być zdjęta. Czyli nie może wchodzić nikt do środka, jeżeli jest plomba. Nawet plomba komornicza. Są plomby w ogóle komornicze. Właśnie to jest taka naklejka. To wygląda tak, że to jest taka naklejka, że nie podlega tam, że podlega zajęciu i proszę tego nie dotykać. Komornicy też takie robią, właśnie jakby w cudzysłowie plomby. Ale jeżeli mieszkanie jest zamknięte, no to znaczy, że tam trwają jakieś czynności policyjne i tego, no nie można tego ruszać. 10. Jak te grube sprawy są rozdawane? Czy jest jakiś system? Ale to rozumiem, że to jest takie pytanie, że te grube sprawy... Ja czytam dosłownie tak, jak dostałam pytania. Słowo w słowo. Jeżeli chodzi o to, to prawnik decyduje, czy przyjmie daną sprawę, tak? Więc może przyjąć, może nie przyjąć, więc no to on decyduje. Jeżeli pracuje w kancelarii, gdzie jest iluś prawników i szef rozdaje sprawy, no to szef decyduje. Ale więc tak bym powiedziała, że to jest tak rozdawane, w taki sposób, ale są jeszcze sprawy z urzędu, które można prowadzić z urzędu. I wtedy właściwa Okręgowa Rada Adwokacka rozdaje te sprawy prawnikom i to powinno się odbywać niejako automatycznie. To nie powinno być tak, że temu to dam Kowalskiemu tą, a tamtemu tą. Nie, no teoretycznie to powinno iść jakimś takim algorytmem, no niezwiązanym, nie wiem, z nazwiskiem, z prawnikiem. To powinno być niezależne, tak? Taki powiedzmy losowy przydział spraw. W ten sposób to powinno się odbywać, jeżeli chodzi o te sprawy z urzędu. No, jedziemy dalej. 11. Czy prawnik zawsze musi być na miejscu zbrodni, czy pracuje tylko na dokumentach? No, to właściwie jest podobne pytanie, które było już o te miejsce zbrodni. Fascynuje wszystkich miejsce zbrodni. Nikogo nie fascynują sprawy cywilne, one są naprawdę fajne. Czy prawnik zawsze musi być na miejscu zbrodni? Nie musi być na miejscu zbrodni. A powiem przewrotnie, tak, kiedyś jeszcze jako aplikantka miałam taką sprawę, gdzie pan jeden drugiego tam, jakaś taka była nieprzyjemności jeden drugiemu zrobił i to było powództwo cywilne, nie karne, czyli odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych chciał go pozwać, znaczy pozwał go, jeden drugiego pozwał pan i tam chodziło o to, że właśnie czy mógł ktoś coś widzieć ze świadków, czy nie. Ja faktycznie jako aplikantka pojechałam, że tak powiem, na to miejsce zbrodni, zobaczyć,
czy, bo tam świadek zeznał, że jadąc autobusem takiej linii, takiej i takiej, podjeżdżając do przystanku takiego i tego, widział całe zdarzenie i to było, i on zeznawał przeciwko jakby mojemu klientowi, czyli powiedział, że to mój klient atakował, a było odwrotnie. Ten drugi atakował zdaniem mojego klienta. I właśnie ten świadek tak zeznawał, a ja byłam pewna już, sprawdzając na Google Mapsach, że on nie mógł tego widzieć, dlatego że w tym momencie, kiedy on tam jechał, w tym autobusie, to od miejsca zbrodni dzielił go wysoki żywopłot. Więc ja pojechałam tam zobaczyć takim autobusem niskopodłogowym i wysokopodłogowym, co on mógł widzieć, będąc w tych autobusach. Czy faktycznie mógł zobaczyć tą sytuację, która rozgrywała się tam gdzieś na bocznej ulicy. No to pojechałam na miejsce zbrodni. A tu jakie pytanie było? Bo tak przewrotnie zaczęłam od sprawy cywilnej. Czy pracuję tylko na dokumentach? No jeżeli ktoś chce coś sprawdzić, no to jedzie zobaczyć, jak wygląda ta sytuacja. Czy mógł właśnie coś świadek widzieć, jak to wygląda? No ja lubię sobie popatrzeć. Częściej pewnie na Google Maps, jeżeli chodzi o takie sytuacyjne jakieś przygody, żeby właśnie zobaczyć, że ktoś coś widział, jak daleko od czegoś tam było, to można to sprawdzić przez internet. Ale na dokumentach oczywiście, no to wszystko jest też dokumentacją pewną, też akt postępowania przygotowawczego, no to na dokumentach się oczywiście zawsze pracuje. No, można robić coś tam ponadto. Korporacje prawnicze czy małe kancelarie? No, ja nie rozumiem tego pytania. Mam powiedzieć, co wolę. No pracuję nie w korporacji prawniczej, tylko w kancelarii, no, pewnie takiej niewielkiej, no nie jest tam kilkanaście osób, jest kilka, więc ja wolę małe kancelarie, nie wiem, tak chyba nie zrozumiałam tego pytania, ale idziemy dalej. 13. Czy są robione badania na wariografię? O, to jest w ogóle super, super pytanie. Na wariografię nie są robione często pytania. Mało tego, w ogóle to się w Polsce jakoś nie przyjęło. To raczej jest taki amerykański wymysł, ale ja też nie znam sądownictwa amerykańskiego. To ja też znam to z filmu, więc amerykański wymysł filmowy bym powiedziała. A czytam dużo książek różnych wspomnień, czy prokuratorów, czy właśnie adwokatów. I pamiętam, że zapadło mi coś takiego w jednej z książek, to był prokurator. On od PRL-u do jeszcze tego naszego ustroju pracował, tak, żebyście wiedzieli jakby jak daleko w tył się cofnął, chyba tam od lat, nie pamiętam, 70-tych, coś takiego ubiegłego wieku. I on w swoich wspomnieniach pisze, że dwa razy zetknął się z badaniem wariograficznym. Przy czym jedno było na prośbę. Więc to jest taka sytuacja, która jest bardzo rzadka, rzadko spotykana. Ja jeszcze ja osobiście nigdy nie brałam udziału w takim badaniu, nigdy nie widziałam, jak się je przeprowadza. A inne badania tak. Sama zdejmowałam sobie odciski palców. Idziemy dalej. Czy prawnicy mało śpią, czy słuchają jazzu? No super. Czy prawnicy mało śpią? No chyba mało śpią, bo tak, no, to nagrywam w niedzielę, więc, bo w tygodniu już mało śpię, więc już w nocy nie będę nagrywać, więc chyba mało śpią. No jak dużo pracują, to pewnie dużo pracują, to doby nie starcza. Czy słuchają jazzu? Nie, chyba nie słucham jazzu, jakoś tak nie kojarzę. Ile przeciętny prawnik wypija whisky? Nie wiem, ile wypija whisky. Chociaż poznałam niedawno takiego prawnika, właśnie wypijał whisky, popijał. No, ale nie wiem ile. Ja nie znam problemów alkoholowych, to już kolejne pytanie o to. Czy prawnicy znają kodeksy na pamięć? No, całe nie, no, ale jeżeli się pracuje na jakimś kodeksie, no to się zna te cyferki. Ja w ogóle mam pamięć do cyfr, więc ja czasami wiem, że robię wrażenie na tym właśnie, wrażenie jak znam te cyfry, te liczby. Natomiast pamiętam kiedyś na studiach, na egzaminie z prawa rzymskiego, wchodząc na egzamin, to był ustny egzamin, i odpowiadałam o małżeństwie. I to jest, definicja małżeństwa jest zawarta w prawie kanonicznym. I to jest chyba kanon, no właśnie teraz nie pamiętam, już 1056 albo 1096, no nie pamiętam. W
każdym razie, wchodząc na ten egzamin, nie znałam tej konkretnej definicji, bo ona nie jest taka. Znaczy, wszyscy wiemy, czym jest małżeństwo, ale tam jest taka konkretna definicja tego małżeństwa w tym prawie kanonicznym. No i wchodząc na salę, no i ksiądz profesor pyta mnie: no proszę bardzo, proszę powiedzieć definicję małżeństwa. Ja wiedziałam, że to będzie pytanie. I tak dosłownie przed salą, chwilę przed wejściem na salę usłyszałam, że ono będzie. I jedyne, co zdążyłam szybko się nauczyć, a właściwie od razu mi wpadł do głowy ten numer tego kanonu. Więc wchodzę i ja mówię: proszę bardzo. Mówię: zgodnie z kanonem, i tam właśnie mówię, 1056 prawa kanonicznego, a na co ksiądz profesor mówi: nie prawa kanonicznego, ksiądz profesor mówi, dobrze, nieważne. Ksiądz profesor mówi: bardzo ładnie, piątka. I jakby już mi przerwał, że nie musiałam mówić tej definicji, której nie znałam, więc tak, prawnicy znają kodeksy, nie całe na pamięć, ale bardzo dużo znają, no bo to jest taka cyferka dla nas, którą na co dzień operujemy, tak? Więc znamy. Wydaje mi się, że dużo prawników zna, nie jakieś tam z tyłu, jakieś tam te przepisy, jakieś, których się nie używa, ale bardzo dużo prawnicy znają przepisów. Ostatnie. Prawnicy w Ameryce nie mają togi. Czy może w niektórych sprawach mają? Z tego, co wiem, prawnicy amerykańscy nie noszą tóg. Noszą prawnicy polscy. Zresztą jest filmik o togach. Zachęcam Was serdecznie do obejrzenia. Też taki jest prawniczy lifestyle. Nie o rozwodach. Prawnicy amerykańscy nie noszą tóg. Polscy noszą. Noszą angielscy piękne togi z pięknymi perukami. To mi się w ogóle bardzo podoba, te angielskie togi z tymi perukami. Oni mają jeszcze taki zarzucony, taki szal. Znaczy nie wiem, jak to nazwać, to żabot, taki szal, nie wiem, ci angielscy. Więc z chęcią bym tam tą togę sobie przymierzyła. To tyle, jeśli chodzi o prawo w filmach, a właściwie o to, jak bardzo to, co jest pokazywane w filmach i serialach, odbiega od rzeczywistości. Mam nadzieję, że Was zainteresowałam do tego, żeby tropić nieścisłości, bo jest ich mnóstwo, nad czym ubolewam, ale rozumiem, że filmy, seriale, książki rządzą się swoimi prawami, bo nikt by nie chciał tego procesu oglądać, jak on by był rozwleczony w czasie i toczył się w ogóle bez jakiejkolwiek ikry. Chociaż ja tą ikrę czuję, jak czytam sprawę, czytam akta w sądzie, sprawy, akta prokuratorskie, no to tam jest naprawdę wartka akcja. Ale niestety ludzie wolą jednak tą fikcję, którą widzą w serialach, w filmach. No, ale wy znacie już prawdę. Do zobaczenia. Subskrybujcie, klikajcie łapki w górę. No i do zobaczenia na tydzień.